Dobry wieczór Państwu. Ja przyznam, że mam straszną tremę, bo raz, że jest Państwa tak strasznie dużo, wszyscy są niezwykłymi gośćmi, a przede mną wystąpiły osoby tak znaczące, że mam tremę po prostu, więc bardzo proszę o wybaczenie wszelkich błędów językowych. Prowadzę projekt dzięki pani dyrektor Dorocie Mleczko, która obejmując to stanowisko wzięła pod uwagę również to, że edukacja jest niezwykle istotna. Jeżeli chcemy mówić o tym, o czym przed chwilą powiedziała pani Jolanta Morończyk, abyśmy mieli młodzież, aby każdy z nas mógł w sobie znaleźć tę odrobinę dobra, to musimy z tą młodzieżą pracować. Innego wyjścia po prostu, proszę państwa, nie ma. I taki projekt prowadzę, któremu nadałam tytuł, który państwo widzą. Znając cenę ryzyka, o heroicznych postawach mieszkańców ziemi oświęcimskiej podczas okupacyjnej codzienności. Dlaczego? Dlatego, że głównym celem tego projektu jest nie tylko poznanie historii, ale jest poznanie jej w taki sposób, oczywiście mówię o historii lokalnej, o historii Brzeszcz, poznanie jej w taki sposób, aby przewartościować to, co jest w nas, zobaczyć, jakie postawy przyjmujemy i żeby te postawy zmienić. Żeby w stosunku do drugiego człowieka, który znajduje się obok, zobaczyć, tak jak powiedziały tu przed chwilą panie z rodziny, pani Stanisławie Morończyk, zobaczyć siebie i spróbować się zastanowić, co ja bym zrobił, jak ja bym postąpił, bo to, jak bym postąpił, to my wiemy, my wszyscy wiemy, że postąpilibyśmy dobrze, ale sytuacja, w jakiej się znajdziemy, bardzo często weryfikuje nasze zdanie o sobie samych. I pozwolą państwo, że zacznę od cytatu, który znalazłam w jednej z książek Marka Edelmana. Powiedział on tak: trzeba pamiętać, bo obojętność w pewnym momencie jest tym samym, co morderstwo, zabójstwo. Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę, albo jak nie pomagasz, gdy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się złu. I naszemu projektowi przyświeca taki cytat, słowa kolejnej wielkiej postaci, czyli Alberta Einsteina, które państwo tutaj widzą. Początki, jak zawsze, były trudne. Projekt nasz rodził się w bólach. Żeby projekt mógł istnieć, musiała być młodzież. Bez tego się po prostu fizycznie nie da. No i tak różnie to bywało, ale ostatecznie grupa liczy 15 osób. Mamy 8 uczniów ze Skidzinia, 2 panów z Przecieszyna i 5 z Brzeszcz, ze szkoły, w której pracuję. I to jest nasza grupa. Od 6 klasy, w 6 klasy mamy 2 osoby, z 8 klasy mamy 1, pozostałe ilość to są uczniowie klasy 7. No i proszę państwa, o celach powiedziałam. Tak, dobra. No to teraz na czym się opieramy? Książka oczywiście guru naszego projektu, czyli książka pana profesora obecnego tutaj dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy, która wyznaczyła kierunek i o tym też już była tutaj mowa. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, w tej książce nie ma wszystkich nazwisk, bo ich być fizycznie po prostu nie może. To jest niemożliwe, żeby się te wszystkie osoby tutaj znalazły. Ja mam taką teorię, moją własną, prywatną, która zakładam, że w każdej rodzinie brzeszczańskiej, w każdej rodzinie był ktoś, kto ma jakiś maleńki chociaż udział w obdarowaniu symboliczną kromką chleba, o czym więźniowie wielokrotnie mówią, na przykład pracujący w Jawiszowicach czy w Brzeszczach w kopalni, i mówią o tym, że spotykali się z człowieczeństwem ludzi, którzy wyciągali do nich po prostu kromkę chleba, oni nie wiedzieli, komu dziękować. To jest ta pierwsza pozycja. Druga pozycja, bardzo ważna, drugi nasz guru, to jest obecny również dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, pan dr Jacek Lachendro. I to jest książeczka, która powstała dzięki projektowi prowadzonemu przez panią Teresę Jankowską, która się nazywał Trasa Pamięci. I dzisiaj ta Trasa Pamięci jeszcze istnieje w internecie. Jeżeli państwo do niej sięgniecie, to tam materiały z tego czasu są. No i trzecia nasza pozycja, to już pozycja
współcześnie wydana dzięki Muzeum Topografia Pamięci. To są te trzy pozycje, wokół których, znaczy na których się opieramy, prowadząc ten projekt. Każde zajęcia, znaczy one wszystkie prowadzą do jednego celu, do tego, o czym powiedziałam na początku, czyli aby zmienić swój tok myślenia. Ale każde z nich jest inne. Pierwsze nasze zajęcia polegały na tym, że musieliśmy wyjaśnić, musieliśmy wspólnie przepracować te terminy, z którymi będziemy się stykać na co dzień. Terminy, które będą nam pomagały, terminy, które będziemy analizowali w różnych sytuacjach i musimy wiedzieć, co mówimy. Podczas tych pierwszych zajęć również musieliśmy ustalić, może nie tyle ustalić, ale zapoznać się z dokumentacją, te wszystkie RODO i te wszystkie sprawy. Także tak to wyglądało. Drugie nasze zajęcia miały taki tytuł i powiem o nich za momencik. Trzecie to była wycieczka śladami miejsc pamięci. Czwarte to cytat z pani Stanisławy Morończyk. I piąte, które odbyły się zupełnie niedawno. I teraz proszę mi wybaczyć te bazgroły, ale nie mogłam się powstrzymać. Z tego drugiego naszego spotkania nie mam innej dokumentacji, ponieważ jeszcze nie wróciły do mnie zgody rodziców podpisane, że mogę wizerunek dzieci upowszechniać. I zostało mi tylko to. A to, no tak jak mówię, to są bazgroły, więc proszę o wybaczenie, ale one świadczą o tym, z jak wielkim zaangażowaniem młodzież pracowała. Polegały te zajęcia na tym, zresztą wszystkie są w ten sposób zbudowane, że najpierw mamy część taką wykładową, teoretyczną, w której poznajemy jakieś zagadnienie, a potem je przepracowujemy warsztatowo. I tutaj młodzież pracowała na takich fragmentach reportaży, które znajdują się w moim nauczycielskim archiwum, a mówią o tym, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców, zarówno Brzeszczy, jak i Jawiszowic. I zaczęliśmy od tego, żeby ustalić, co jest najważniejsze, co dla młodzieży dzisiaj jest takim absolutnym niezbędnikiem. No ja się spodziewałam oczywiście telefon, smartfon, internet i tak dalej. I ku mojemu zaskoczeniu pierwsze, co młodzież powiedziała, to jest żywność. Oni to powiedzieli, to nie są moje słowa, to są ich słowa. Potem po przeczytaniu, już mamy tu całą listę, po przeczytaniu tych reportaży, po zapoznaniu się z sytuacją, w jakiej znaleźli się rówieśnicy uczestników projektu w czasie II wojny światowej, ustalaliśmy, w jakich warunkach oni żyli. No i doszliśmy do różnych wniosków i najważniejszy wniosek to jest tam, o jego nie widać, ale tam jest taką klamrą zaznaczony ten wniosek. Doszliśmy do wniosku, że wtedy był zupełnie odwrócony system wartości, była zupełnie odwrócona rzeczywistość i musieliśmy do tej rzeczywistości znaleźć klucz, żeby się w niej nie zgubić. Więc ja jestem z tych warsztatów straszliwie zadowolona, dlatego musiałam to Państwu pokazać. Drugie nasze zajęcia to były, znaczy trzecie już, to były zajęcia grudniowe, polegały na tym, że zwiedzaliśmy miejsca pamięci. Nie wiem, czy to szczęście, czy to nieszczęście, czy to szczęście w nieszczęściu, proszę Państwa, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale gdziekolwiek wyjdę, w którymkolwiek miejscu naszej gminy się znajdę, to wszędzie mam miejsca pamięci. Wszędzie. Nie trzeba się specjalnie rozglądać. Mamy cmentarz nie tylko chodzi mi o pomnik, prawda, nieznanego żołnierza, ale również mogiłę Marszu Śmierci, prawda. Ale mamy również miejsce, które poznaliśmy, mówię o cmentarzu w Brzeszczach komunalnym, w którym pochowane są osoby zmarłe w szpitalu prowadzonym między innymi też przez doktora Sierankiewicza, ale do którego dostarczała lekarstwa pani Bobrzecka już po wojnie i ludzie, których nie udało się uratować i dzieci, których się nie dało uratować, są pochowane w Brzeszczach. Myśmy te miejsca odwiedzili. Odwiedziliśmy w Jawiszowicach grób lotnika. Odwiedziliśmy i zwiedziliśmy, właśnie tutaj widzimy, stoimy w Jawiszowicach przy łaźni, przy zaunie.
w której byliśmy oczywiście w środku. Byliśmy przy ulicy pani Płotnickiej, przy ulicy pana Nosala, byliśmy w aptece przy tym szpitalu, właśnie zobaczyli, gdzie to było. I to jest apteka współczesna, współczesny widok. No i jesteśmy na Boże, gdzie w które miejsce to zwiedziliśmy wraz z panem Dagmarem. I co dla mnie najistotniejsze, potem robiliśmy sobie już, ponieważ ta wycieczka nie trwa 2 godziny, jak miała trwać, tylko znacznie dłużej, nie było już czasu na ewaluację, na to, żebyśmy ustalili, co było tutaj dobrego, co złego, jakie były plusy i minusy. Zrobiliśmy to na następnych zajęciach i okazało się, że o wielu z tych miejscach młodzież nie miała pojęcia, że w ogóle coś takiego istnieje w naszej gminie. Coś takiego się znajduje, jak niedokończona elektrownia Andrea, jak miejsce, w którym znajduje się granica strefów obozowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem mieliśmy zajęcia, w których, i tu niestety będę się musiała podeprzeć ściągą, w których oprócz oczywiście tej części teoretycznej pracowaliśmy w grupach według słów, sentencji, które ja sobie wypisałam właśnie z tej przerwanej lekcji, o której też panie przed momentem mówiły. Zadanie młodzieży było zinterpretowanie przydzielonych im zdań. I to było tak. Ludzie przyłączyli się, a ja byłam tylko pośrednikiem. To są słowa pani Kołodziejczyk z domu oczywiście Bystroń. Nie czuję się bohaterką. Jeszcze mi się zdaje, że zrobiłam może za mało. To oczywiście pani Stanisława Morończyk. Bo taka była potrzeba. Ona wymuszała pewne sprawy. To powiedział pan Bronisław Szczerbowski. A zginę? Jak zginę, to za coś dobrego, a nie za złego. I to powiedział pan Karol Jarnot. Zrobiłam to, co do mnie należało jako do młodej osoby. To był mój obowiązek. Kolejne zdanie pani Stanisławy Morończyk. I zaufanie jednych do drugich to było silniejsze niż przysięga. I to są słowa pana Bronisława Szczerbowskiego. Młodzież pracująca tutaj w grupach. Nie działa, działa. Analizowała te słowa, dyskutowaliśmy nad tym, co one znaczą. I doszliśmy do wniosku, zresztą państwo pewnie też po wysłuchaniu tych kilku zdań, że jedno, co z nich bije przede wszystkim, to olbrzymia skromność. Ci ludzie naprawdę byli przekonani, że robią to, co do nich należy, że absolutnie nie wykracza ich działalność poza przyjęte ogólnie normy zachowań społecznych. I to jest chyba w nich najpiękniejsze. Tu mamy właśnie pracę w grupach. No i teraz nasze ostatnie zajęcia. Nasze ostatnie zajęcia, które przebiegają pod tytułem O losie człowieka decydował inny człowiek. I podczas których, jak już została młodzież zapoznana z terrorem, z sytuacją ogólną, z tym, jak wyglądało funkcjonowanie takiego zwykłego śmiertelnika, którego winą było tylko to, że żyje w kraju okupowanym, mieli za zadanie znaleźć postawy, o których mówiliśmy, od altruistycznej do postawy szmalcownika na podstawie różnych tekstów literackich. Musieli ustalić, jakie te postawy dana postać oczywiście przyjmuje. Więc pracowali w grupach, następnie zdawali, już się na tyle znają, że zdawali relacje z tej pracy w grupach poszczególnej. Notowaliśmy pewne rzeczy, ale było tyle roboty, że nie skończyliśmy tych zajęć i będziemy musieli do nich wrócić w marcu, na następnym spotkaniu. Aha, bo tego nie powiedziałam. Spotykamy się raz w miesiącu, w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10 w Ośrodku Kultury i dwie godziny z sobą przebywamy. Proszę państwa, ja już tak będę kończyć, bo już nie chcę przedłużać, bo informacji tu było mnóstwo, ale muszę się troszeczkę podeprzeć tutaj tym, co sobie napisałam na zakończenie.
Tak naprawdę, no wszyscy brzeszczanie wiedzą, że Brzeszcze zostały odznaczone, prawda? Za to, co działo się w czasie II wojny światowej, spotykały nas jakieś nagrody w postaci na przykład Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata lub Krzyże Zasługi Indywidualne Zbiorowe. U nas nie było możliwe, żeby wyróżnić jakąś postać i naznaczyć ją, odznaczyć ją jakimś medalem. Dlatego medal otrzymała cała miejscowość. I o tym myślę, że wszyscy wiedzą. Tu co do tego, to myślę, że jesteśmy zgodni. Natomiast nie wiem, czy wszyscy pamiętają, bo wiedzieć pewnie wiedzą, ale nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że właściwie naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, nieco w głębi, znajduje się szkoła. I ta szkoła powstała jako podziękowanie, jako pomnik, jako symbol, jako pamięć dla mieszkańców gminy Brzeszcze, którzy, nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, więc powiem to, którzy zadecydowali o tym, że wolą, żeby w Brzeszczach była szkoła niż szpital, bo chorować nie wszyscy muszą, ale szkołę skończyć każdy powinien. I po to ta szkoła powstała. Przez długie lata nosiła imię więźniów Oświęcimia. W momencie, kiedy okazało się, że wprowadzona została reforma i powstały gimnazja, przez jakiś czas ta szkoła była bezimienna, a później przyjęła imię Marii Bobrzeckiej. W Brzeszczach oprócz Marii Bobrzeckiej, iż oprócz szkoły imienia Marii Bobrzeckiej jeszcze jest klub honorowych dawców krwi na kopalni, który jest też nosi to imię. Ta szkoła tu jest niedaleko. Chciałabym też, żebyśmy o tym wiedzieli i pamiętali. I teraz, co jeszcze chciałam powiedzieć, mianowicie, żeby to podsumować, to co powiedziałam przed momentem. Te dwie rzeczy, ale przede wszystkim ta szkoła, ona została podarowana mieszkańcom naszej gminy, dlatego, że ludzie, których tutaj państwo widzicie, oczywiście to jest garstka, bo to jest zdjęcie zrobione w muzeum w Budach. Natomiast tych ludzi jest całe mnóstwo. I ci ludzie zdali egzamin z człowieczeństwa. Dlatego dostaliśmy szkołę. A dzisiaj myślę, że odpowiedzialność za to, żeby młode pokolenie wiedziało, żeby młode pokolenie znało, żeby młode pokolenie potrafiło właściwie wartościować, przybierać właściwe postawy w życiu, żeby umiało sprzeciwić się złu, żeby potrafiło powiedzieć stop, dość, przestań w najprostszych przejawach. Myślę, że taka odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Nie tylko na tych, którzy znamy historię bardziej lub mniej, ale również na tych, którzy w jakikolwiek sposób mamy do czynienia z młodzieżą, a mamy wszyscy. Chciałabym zakończyć to, co mam do powiedzenia jeszcze jednym zdaniem, też cytatem i też z Marka Edelmana, ponieważ dzisiaj wszyscy państwo doskonale wiecie, że zmierzamy w kierunku takiego bycia społeczeństwem konsumpcyjnym, prawda? Marek Edelman na jednej z konferencji, działo się to w dniu 10 i 11 czerwca, 25 lat temu w Krakowie. Konferencja się nazywała Pamięć Polaków, a pamięć Żydów. Powiedział takie zdanie. Trzeba dziś znowu młodzież nauczyć, iż pierwszą i najważniejszą rzeczą jest życie, a potem dopiero wygoda. I dlatego jest ten projekt. Dziękuję państwu.